Cześć. Dzisiaj czas na trzy najlepsze ćwiczenia ramion w stylu grzbietowym. Jesteście gotowi? Łapa w górę i lecimy z tematem. Leżymy na plecach z ramionami wzdłuż tułowia. Ćwiczenie rozpoczynamy rotacją. Prawy bark wychodzi z wody, następnie wyciągamy wyprostowaną rękę z kciukiem skierowanym do góry i przenosimy ją za siebie, jednocześnie obracając dłoń o 180 stopni. Ręka wchodząc do wody małym palcem inicjuje rotację, wyjście z wody lewego barku. Następnie wykonujemy chwyt wody, pociągnięcie i odepchnięcie połączone z włożeniem lewego barku do wody. Powtarzamy schemat analogicznie na drugą stronę. Pamiętajmy o mocno napiętym brzuchu oraz nieruchomej głowie. Grzbiet jednorącz to progresja dokładanki jednorącz. Utrudnienie polega na ciągłej pracy ramienia. W momencie odepchnięcia prawą ręką nie tylko cofamy lewy bark do wody, ale rozpoczynamy kolejny ruch od wyciągnięcia prawego barku. Czynność powtarzamy przez całą długość basenu, a zmieniamy stronę pracującą po przepłynięciu 25 lub 50 metrów. Grzbiet jednorącz z zaciśniętą pięścią to modyfikacja ćwiczenia mająca na celu polepszenie czucia wody oraz chwytu wody przed ramieniem oraz ramieniem. Zaciśnięta pięść ma na celu wyłączenie z pracy dłoni, którą najłatwiej jest nam się odepchnąć i złapać wodę, a angażuje resztę kończyny, która również ma ogromne znaczenie napędowe w fazie podwodnej. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to kliknijcie kciuk w górę i zostawcie komentarz. Nie zapomnijcie również o zasubskrybowaniu naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.